Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś... Dzisiaj zagramy sobie w Fortnite'a, a mianowicie, moi drodzy, w tryb Avengers Endgame, a czy Fortnite Endgame. Skąd taki pomysł, żeby to nagrać? Bo byłem na Endgame'ie w kinie, strasznie mi się podobało, strasznie mam hype'a na Marvel i nagle Fortnite, całkiem fajna gierka, w którą się całkiem fajnie gra, wstawia nowy zajebisty tryb, w którego się zajebiście gra. No i stwierdzam, nagrywam. I zmusiłem też do tego mrocznego. Znaczy, namówiłem może bardziej inaczej innych słów, powiedzmy, dobra. W każdym razie rozpoczynamy już rozgrywkę. A ja postaram się przestań tańczyć ten bambikowy taniec, proszę. Czemu? Dajesz słabe pierwsze wrażenie. Dobra, słuchaj, możemy wytłumaczyć... Zaczął tańczyć co innego, jak już przeszło. Dobra, możemy wytłumaczyć może, o co chodzi w tym trybie. Czyli są dwie drużyny po 20 osób. Jedna to bohaterowie, jest rzucona do bohaterów, w której każdy z nas dostaje swoją skrzynkę do odnalezienia, tą taką mapą, i w niej jest jedna z czterech broni, czyli... Ten łuk hokeja, rękawice Ironmana, Stormbreaker albo tarcza Kapitana Ameryki, czyli coś, co bym najbardziej chciał dostać, mam nadzieję, że dostanę. I my za zadanie mamy nie pozwolić Thanosowi zdobyć wszystkich kamieni i zabić wszystkich 100... Jezu, nie pamiętam, jak oni się nazywali. Z tych sługów Thanosa. Tak więc ja od razu stary skaczę. Tak właśnie. Ja od razu stary skaczę i lecę po moją nogę. Ja się dostaję. Znaczy, ale w stronę strefy trochę, bo to zazwyczaj jest blisko strefy. Tak. Najmniej widać. Mamy zabić 100 tych Chitauri, tak się to chyba stało. Chitauri, tak. I... Poległam. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o naszą drużynę, zaś z strony przeciwnika. Chitauri mają nas rozwalić, nie tracąc za bardzo dużo żyć, bo mogą się obrócić tylko 100 razy. Łącznie jeśli chodzi o wszystkich graczy. A Thanos ma za zadanie zdobyć wszystkie kamienie nieskończoności. I zabić nas wszystkich. Tarcza Kapitana Ameryki. Ty masz? No. Wymienisz się potem, jak ja nie znajdę. O, co ci? Och, ten... No co? Ja to... Co masz? No nie o to chodzi, tylko stary, bo poleciałem gdzieś do przodu, bo obstawiałem, że na początku mapy na pewno nie będę miał tego skarbu, on jest właśnie przy samym brzegu mapy. Muszę tam, dobyć jakoś, albo znaleźć po drodze. No ja wyczytałem, mam broń, a nie, on przy tym mają broń bezpiecznie. O, zabije mnie, super. O nie, Ale ty też masz broń też. Przysyłamy. Jego tracę z wzroku, gdzie o, zabiłem, dobra, udało się. W sumie to mógł nie zabić, bo bym sobie podleciał tam do tego skarbu. Bo i tak się odradzamy nieskończoną ilość razy. Chyba że Thanos znajdzie wszystkie kamienie nieskończoności, wtedy się chyba już nie odradza. Ale też nie jestem tego pewien. Idzie. Przybył Thanos. Tam, Thanos. A ja... nie mam broni, tak? To idź po nią. Ale do kitu wyszło, ja stary. Ja tam no, centralnie na drugim końcu mapy. Chodź ze mną tam. O, cześć. Zobacz, to mam. Chodź ze mną tam. Potem się wymienimy. Po co? No bo ty masz Kapitana Ameryki, tarczę, a ja chcę. Bo Rogers to jest mój idol, to jest... A ty wiesz, że jakbyś po prostu leciał, to masz jakiś żółty ten? Żółty wskaźnik byś miał po prostu? Znaczy? Na mapie? No ja poleciałem do żółtego. Lądowałem na skarbie. Ale jest coś takiego? Nie, ja nie wiem. Że nie widzisz tego? Tego punktu, dobra, gdzie... Dobra, blisko jestem. Za tamtą górą, tam to daleko. Tam za górą, tak, a już strefa już pokrywa to. Co? Chyba żartujesz, o nie. To jak ja mam teraz się tam dostać? Ja się tam nie dostanę teraz.
Trzeba improwizować. Będziemy musieli tam wyjść poza strefę i jakoś tutaj wrócić. Znaczy, w sumie jak już zdobędę broni i zginę, to się odwrócę i tu wlecę najwyżej. Zrobimy tak, oszukamy system, słuchajcie, widzę. Ale głupio teraz wyszło. Ja tu poczekam. Ale, o nie, mikrofon mi się przewrócił. Ale Thanos już zdobył pierwszy kamień nieskończoności, to jest kamień już... Idzie po drugi. W rzeczywistości bodajże był czerwony. Najwyższy... się boję, że ja nie dobiegnę tam. Bo ja mam 120 HP. A ta burza chyba mocno bije, ale już jesteśmy blisko. Co prawda jest to już w burzy, ale ja tam muszę więcej to zdobyć. Nie musisz. O, chyba się uda. Jakoś się uda, ja to wiem. I kamień czasu zdobył. Okay. A, muszę tu jakoś wbić. Lego! Kamień czasu zdobyli. Kurde, nie. Szybko musi się udać. Gdzie to jest? Jak ja mam to? Tu jest. Dobra, wykopuję to. Muszę to szybko otworzyć. Stoić broń i potem mogę umierać. Poczywaj w kawałkach, kolego. Stormbreakera dostałem. I teraz cisnę w stronę strefy, ale i tak umrę i się odrodzę i przylecę do strefy. Słuchajcie, nie zwracajcie uwagi na to, jak amatorsko i niefajnie. Naprawdę, nie zwracajcie uwagi, jak niefajnie wyszło. Odradzam się i jestem w strefie. I mam broń. I lecimy się bić z Thanosem. To chodź, ja się zamienię z tobą. Serio? No to dawaj mi to, chodź tu. Ja chcę tarczę Kapitana Ameryki. Steve Rogers, mój idol. Słuchajcie, dzisiaj jest w sklepie skin Star-Lorda. No i sobie myślę, może kupię, ale nie kupię. I chyba była Romanow ostatnio. Tu masz, hej, czacza. A, to mam obydwa. Wyrzuć mi Stormbreakera. W sumie to teraz mogę mieć dwie różne bronie, to wiesz. No tak. Nie ma takiej potrzeby. Daj, nie już. Chyba. Chitauri, a nie to ten. No. Masz. O, ale no jest tak, no. Super, biegnę z torczą Kapitana Ameryki. Nie dostaniesz. Czemu? Normalnie lepsza ta tarcza niż w grach Lego. Steve Rogers, mój idol. Tyle wam mówię. No i tak będziesz używał tarczy, więc możesz widać tego. Nie wiem, czego będę używał. To się jeszcze zobaczę, bo muszę zadać ci z jednego i z drugiego obrotu. Pamiętaj, że wyżej skaczesz. Właśnie, wyżej skaczę, jak mam tą kartę. Gdzie jest Thanos? Come here, Thanos. Thanos o, jest daleko. O, kamień u ciebie. Kamień, kamyczek. Kamyczka można było budować. Kamyczka. Budujmy kamyczka. To jest kamień, nie wiem czego, bo nigdy nie pamiętam, który jest który. Ja wiem tylko, że zielony jest z czasu, a czerwony jest w rzeczywistości bodaj. No dajcie mi tych Chitauri, no. Chciałbym... To nagle ich nie będzie. Na dole są. Jak skoczę, to się nie zabije, nie? Pewnie, to się nie zabiję. Biegniemy do Thanosa, bo nie ma co. No ja nie biegnę do Thanosa. Co? Nie biegnę do Thanosa. Ja biegnę do Thanosa, bo będę się bił z Thanosem i ogólnie będzie super. Bo ja tu mam czas. Będzie wielka, efektywna walka z Thanosem. Kamień umysłu przybywa. Widzę Thanosa. Ja pamiętaj, że żółty tu jest. Uff, dobrze. Zginę. To jest najlepsze, bo... do mnie strzela, a ja... Okej, okay, zabili mnie. Naprawdę ciężko się tu walczy. Uwierzcie mi. Najlepiej to się tu walczy tymi jednak rękawicami Ironmana. To sobie latasz. I strzelasz. I w sumie to nic więcej, bo masz aimbota takiego troszeczkę i sobie latasz. I na tym się kończy. To było najprostsze. Dlatego fajniej się tutaj walczy tarczą, bo... O, mówicie Thanos dzisiaj, niedaleko. Właśnie do niego idę. Muszę, słuchajcie, mam wyzwanie, żeby zadać 1000 obrażeń tarczą Kapitana. I przy okazji jest super
Umarł. Zabawa. Zabiłem go. Tak, go raz zabiłem dzisiaj. Ja już słuchajcie, w to gram chyba w którąś godzinę. Dalej. Trafiłem go. Nie, potwierdzili mi kile. Ale ty masz tylko obrażenia tego, ja się nic. No dobra, ale tarcza mi gdzieś uciekła. No i co, wrócił. Jezus Maria, ale umieram teraz, dlaczego? Wcześniej tak nie umierałem. Ty też tak umierasz? Nie no. Strasznie umieram, nie wiesz dlaczego. Ale jest Thanos, jest Thanos. Idę do Thanosa. No właśnie. Jest Thanos. Yeah. Pozwól mu wziąć kamienia. Ja teraz tak na przemian walczę tarczą i tym Stormbreakerem, to jest cudu. Zabiłem go. To w sumie znowu? To w sumie jeszcze nie miałem tylko łuku. Ja już mam, ja właśnie mam łuk. Gdzie on jest? Na górze się. Ja walczę only tarczą kapitana teraz. Bo muszę. Okej, udało się. 1000 obrażeń tarczą kapitana Ameryki. Właśnie to zrobię. To teraz już mogę swobodnie walczyć jedną i drugą broń. I słuchajcie, ten tryb jest tak kosmicznie dobry. Ten tryb jest tak super, chyba zrobię z niego tryb. Jak będziemy śli, to ja bym chciał być Thanosa. Bo raz tylko wiem. Ja. I dobrze mi poszło. No co? Nawet nie wiem kiedy zginąłem. A zaraz Thanos zdobędzie wszystkie kamienie. Teraz widzę Szymon też tak dużo rozumie. Zaraz Thanos zdobędzie wszystkie kamienie, nie możemy na to pozwolić, zabijaj tych Sikauri, bo... No, ja się boję to wymawiać, bo boję się, że coś źle wymawiam. Czego się boisz? To źle wymawiam to Chitauri, ale chyba tak. I to, że ci monetyzację zdejmą. Nie, dlaczego? Mówię, że źle wymawiam i dlatego mówię, bo nie chcę źle powiedzieć, bo uwielbiam Marvela, a nie umiem się wypowiedzieć. No, nie, dobrze wymawiasz chyba. Tauri. Jeden kamień mu został. Chcę się bronić go. Okej, trafiłem go raz tarczą, raz Stormbreakerem i raz pompą. Thanos przeniósł cię w inną strefę czasową. Oj nie, nie pozwólcie mu tego zdobyć, bo nie będziemy się mogli odradzać. Dobra, a oni się już nie mogą od razu, zostało ich tylko 4, zabijajcie ich. Nie, zniknął mi. Dobra, dawajcie ich. Jeden został, jeden został i wygrywamy. Bici. No i piękne zwycięstwo. Bum, tak się to robi. Słuchajcie, to jest tak wspaniały i dobry tryb, że ja po prostu będę płakał jak on stąd zniknie, jak już nie będę mógł w to grać, bo to jest takie dobre. Dziękuję za odcinek. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało.
Na pewno się pojawisz z tego odcinek, bo jeszcze muszę nagrać jak się jest złymi. Nie, słuchajcie, naprawdę to jest takie dobre. Dziękuję za oglądanie. Na razie i cześć.